Miałem drugą zmianę w kombinacie, także dzieci pilnowałem, bo żona na pierwszej zmianie zawsze, a ja drugą zmianę. Więc to nie było, nie miałem żadnych problemów. Przeszedłem piechotą przez Dunajec, dzieci uśpiłem, zrobiłem kilka zdjęć, oddałem do fotografa, skoczyłem na sklepu, bo był dobrze zaopatrzony. Po drodze z powrotem trzeba zaznaczyć, że były przygotowane wodopoje obecne koło PKS-u i po drodze wracaliśmy od koło drugiej, pół do trzeciej, bo na drugą zmianę, nie? No to wtedy deszcz lał. Z tych tatrzańskich turninowy syn do nieba. My się razem pomodlimy, bo tak trzeba. To były wszystkie chóry połączone. Echo Gorczańskie z Nowego Targu, z Zakopanego, z Raby Wyżnej. Byliśmy wszyscy pięknie, śpiewaliśmy, przeżywaliśmy. Szliśmy płacząc tam na lotnisko, proszę pani. A ja jeszcze pracowałam w dawnym przedsiębiorstwie WPHW w Nowym Targu, gdzie mieliśmy takiego dyrektora, który nas nie chciał zwolnić na to do śpiewania. I ja siedziałam ubrana w stroju za biurkiem i płakałam. I w pewnym momencie moja koleżanka główna księgowa poszła do dyrektora i mówi, co to znaczy, żebyśmy im nie pozwolili iść. Idźcie, Kaśka, wszyscy idźcie. I poszliśmy wszyscy płacząc, uciekaliśmy z biur, proszę panią. I w ogóle to było cudowne przeżycie. Milicja to była wtedy, to obstawione drogi nie puszczano. No ale jakoś. Ale to w ramach pilnowania porządku, to znowu bez przesady. Po prostu były takie tłumy, że trzeba było tego wszystkiego dopilnować i ogarnąć. No i szli od czas rana. Atmosfera niesamowita była, no przeżycie też. No bo wiadomo, że no, przyjeżdża papież, coś niespotykanego, no pierwszy raz chyba w historii Polski coś takiego było. No więc człowiek był cały, no jak to się mówi teraz, happy. No, a w ogóle spali nawet na szopach, na sianie u gospodarzy. Sama byłam świadkiem, chyba z 30 osób spało w zaprzyjaźnionym gospodarstwie. Myli się pod wodą z wiadra, no i wszystko się zniosło. Inne były czasy, inne trudy. Miałem 12 lat, to tak przez mgłę, ale to było coś pięknego. Naszą ulicą, no wtedy jeszcze była ulica Strzelnicza, później po wizycie Jana Pawła II w Nowym Targu i w ogóle w Polsce została jaka jedna z pierwszych chyba być może w naszym okręgu nazwana ulicą Jana Pawła na cześć tego wydarzenia. Kiedy patrzę na 40 lat tej duchowej drogi od 79 roku, kiedy wyszliśmy z czegoś niemożliwego, ze zniewolenia sowieckiego, które po prostu jest totalnym zamordyzmem i nie ma, wtedy myślę, że ludzie chyba nie wierzyli w to, że można zrzucić te kajdany, a jednak był taki człowiek, który przyjechał w 79 roku, dał tego ducha, dał ten impuls tego wyjścia z niewoli. I to jest dzisiaj 40 lat. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch. Wstąpi duch Twój. W 2013 roku rozpoczęliśmy taki projekt muzyczny w Gdańsku. Idea była podobna, jak Kieślowski zrobił 10 filmów, o jednym przykazaniu. Natomiast tu ideą było zrobienie 10 kompozycji muzycznych przez 10 artystów. Każdy artysta miał za zadanie zrobić jeden utwór, który byłby odnoszącym się do poszczególnych przykazań. Podjąłem się takiej sprawy zrobienia filmu o drodze. Filmu, który w jakiś sposób byłby odnośnikiem do tego, czym tak naprawdę jest dekalog. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Yeah.
bardzo mocno osobiście przeżyłam śmierć papieża. W naszym domu wyglądało to tak, że kiedy Jan Paweł II zmarł, to wszyscy się zgromadziliśmy w pokoju, po prostu uklękliśmy i modliliśmy się tak, jakby zmarł nasz dziadek, nasz wujek. I teraz właśnie chciałam to wszystko przekazać w przedstawieniu Zwiastun z Gór, którego nie napisałam ja sama. Ja nie jestem autorką scenariusza, bo autorem scenariusza jest święty Jan Paweł II. My jesteśmy tak jakby przykładem tym, co mówił Jan Paweł II, bo zawsze mówił, że przyszłość jest w dzieciach, w młodzieży. I myślę, że gdy patrzy na z góry, jest dumny, że tak się dzieje, że jest ta przyszłość, widać tą przyszłość w tych dzieciach, w tej młodzieży, którzy rozwijają się, którzy się cieszą poprzez muzykę, poprzez ten cały artyzm, a tym samym są autentyczni.